Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany, Archolos. Niczego tu nie znajdę. Nie wiem, dlaczego te ciała nie poznikały, ale to chyba aktualnie nieważne. Moi drodzy, idziemy do karczmy Helgi, która znajduje się tutaj na dole. Czy ja dobrze mówię? Dobrze myślę? Nawet inaczej, potrzebujemy się dostać bardziej w tę stronę chyba. Ale potrzebne mi jest jakieś łóżko, żeby się przekimać, więc możemy skorzystać z tego łóżka w domu łuczarza. Niestety, ale jego zwłoki dalej tutaj leżą. Natomiast no, można powiedzieć, że mamy darmową chatę. Śpimy do rana. Mamy dostateczną liczbę pieniędzy. Teraz to w ogóle odkuliśmy się dosyć solidnie. Tysiaka żeśmy zarobili w ostatnim odcinku. Chciałabym nauczyć się kradzieży kieszonkowej na jeszcze wyższy poziom, już chyba mistrzowski, i otwierania zamków na poziom doświadczony, ale musimy znaleźć nauczyciela. Oczywiście można z tego nauczyć rekon, ale nie wiem, gdzie on dokładnie teraz przesiaduje, więc zacznijmy może od Bora. Czy ja mam jakieś punkty nauki, czy nie mam? Mamy punkty, dobra, to lecimy. Naucz mnie mistrzowskich technik kradzieży. Na tym poziomie musisz już sam obserwować swoje błędy i doskonalić technikę. Analizuj w głowie sytuację, kiedy zostałeś nakryty, albo kiedy miałeś jakiś problem. Spróbuj opracować lepszy schemat postępowania w teorii, a potem wypróbuj go w praktyce. Tylko poprzez doświadczenie oraz umiejętne połączenie dyskrecji i pewnych ruchów możesz zostać mistrzem. Mhm. To co? To może spróbujemy. Zaczniemy od ciebie, Bor. Bo ty masz kradzież graniczącą z cudem, a to jest ta, która nas interesuje. Więc spróbujmy. Udało się. Mamy srebrny pierścień, 16 sztuk złota. Dobrze, więc teraz możemy okradać już wszystkich z tego, co kojarzę. Mamy tutaj panią kurtyzanę, więc niedaleko jesteśmy karczmy Helgi, także udajemy się tam. I miejmy nadzieję, że uda nam się coś ciekawego tutaj jeszcze załatwić. Jestem zadowolona z tej kradzieży kieszonkowej, trzymałam na to pieniądze. I tak mamy jeszcze w kieszeni chyba 1300 sztuk złota, więc jest dobrze. Moglibyśmy zainwestować w jakiś lepszy pasek i w jakieś pierścionki, ale póki jesteśmy w mieście i raczej robimy jakieś takie dosyć przyziemne rzeczy, to może nie przesadzajmy. Helga, ty informacje albo zaoferowania? To niekoniecznie. Czy tobie mogę, Prawus, dać jakieś coś do picia? Nie mogę. On wspominał, że jak będziemy mieli jakiś napój, który da mu kopa, to możemy mu dać. No cóż, porozmawiamy dzisiaj z naszym wujem, tylko musimy go najpierw znaleźć. Jestem bardzo. Widzę, jesteście aż pijani z tego wszystkiego. Czy to o tym balkonie mówiła? Nie, nie o tym balkonie. Poszukajmy jakiegoś innego balkonu. Może tutaj w jakimś mieszkaniu jest jakiś balkon. Tu są jakieś otwarte drzwi. Mamy dwa łóżka. I mamy Kurta. Marvin, dobrze cię widzieć całego i zdrowego w mieście. Jak ci się podoba Archolos? Robi wrażenie, co? Podoba mi się to miejsce. Miasto jest bardziej nieprzychylne niż wioska. Nie no, wydaje mi się, że jest okej. Podoba mi się to miejsce. Czuję, że daje dużo możliwości. Tak, to prawda. Miasto bogaczy i żebraków. Mędrców i szaleńców. Poważnych i wyśmiewanych. Trochę szczęścia i oleju w głowie, a można osiągnąć tu bardzo wiele. Mhm. Mówiłeś coś o jakiejś propozycji. A, tak. I jak sam pewnie zauważyłeś, życie w mieście jest dość drogie. I będę potrzebował trochę złota. Mhm. Wszyscy potrzebujemy złota. Wszyscy potrzebujemy złota. Spokojnie, nie o twoje złoto mi chodzi. Jakiś czas temu pracowałem na winnicy Valerio. Nie hadano z damu ukojenie. Ciekawe. Zatrudnił mnie jego syn, Holdwig.
I jak to zazwyczaj bywa, należność wypłacana jest dopiero po podliczeniu zbiorów. Niestety od dłuższego czasu nie otrzymałem żadnej wiadomości z winnicy, a moje oszczędności się kurczą. Jest tam złoto za kilka tygodni mojej pracy, więc wolałbym nie wysyłać po nie byle kogo. Mhm. Odzyskam twoje złoto. Wspaniale. Winnica Valerio jest na wschód od traktu, który prowadzi z Silbach do miasta. Nie powinieneś mieć problemu z jej odnalezieniem. Oczywiście, że nie, bo już tam byliśmy. Gorączka złota, oczywiście zadanie. O Boże, co to za cięcie. Wiemy, gdzie to jest, już tam byliśmy. Nawet zrobiliśmy już tam własne winko, także... Cóż, no dobrze. To co, myślę, że się przespacerujemy. Ewentualnie moglibyśmy się jeszcze udać do Adelarda i do Garrosa. Może będą mieli dla nas jakieś zadania. Natomiast wątpię w to chwilowo. Cóż. Zacznijmy może faktycznie od tej winnicy Valerio. Ja tam chyba nie mam żadnego teleportu w okolicy, jeżeli mi się dobrze kojarzy. Ale możemy się przejść do kaplicy Adanosa i sprawdzić, czy mamy coś, co by nas tam przybliżyło do tego miejsca. Jeżeli nie, no to trudno. A jeżeli tak, no to będziemy szybciej przy winnicy. Niestety tam nie było teleportów w tej jaskini z tymi polnymi bestiami. Szkoda, bo gdyby tam były, to byłoby dobrze. Wybacz, nie widziałeś może rybaka handlującego starymi rybami? Tak, mnie też oszukał. Ciebie też? Mój brat jest niereformowalny. Przepraszam cię za niego. Od rana chodzę i przepraszam ludzi, którzy dali się wrobić w jego świeże rybki. Daj te ryby, wyrzucę je. Weź to złoto. Nie zlikwiduje to zapachu, ale może nieco zrekompensuje ci to przeżycie. O, dziękuję ci bardzo. Tego się nie spodziewałam. No dobrze. Tu jest obywatelka. To było przecież jasne. Dobrze, spróbujmy się teleportować z tego miejsca. Nie wiem, przy okazji sobie sprawdzimy, dokąd mamy te teleporty. Zobacz lokalizację. No widzę, że nie mam tam nigdzie bliżej. Także no niestety, ale musimy się przejść na piechotę. Chociaż moglibyśmy się teleportować pod klasztor, pod kościół raczej Inosa, ale może nie, bez sensu. Już się tam przejdę w takim razie. Tak, winnica Valerio. No dobrze. Coś mi się wydaje, że odzyskanie tego złota nie będzie takim prostym jakimś zadaniem. Że jednak nam przy tym zejdzie sporo czasu. Mam w ogóle nadzieję, że się tutaj nie zgubię. Tu jest wejście do Starego Miasta. To nas nie interesuje. Ale wydaje mi się, że akurat dobrze idziemy do tego wyjścia, którędy chciałam wyjść z miasta, więc będzie ok. Tutaj jest handlarz. W ogóle przydałoby się iść do Fridy. Ale no, może to nie teraz, bo akurat teraz to stąd wychodzę. Z tego miejsca już. Wiadomo, wróćmy tutaj. Ja bym się koło winnicy Valerio gdzieś rozejrzała mimo wszystko. Za jakimś miejscem do teleportacji. Na pewno tam jest gdzieś w okolicy jakieś miejsce. Skoro koło winnicy Rity możemy znaleźć takie miejsce. Skoro... Gdzie to jeszcze takie miejsce było? Jedno to było właśnie z tymi szkieletami. A, jedno było poza miastem, tam gdzie ci bandyci. No to mi się wydaje, że koło tej winnicy, no to powinno coś być. Jakaś jaskinia, cokolwiek. Gorzej, jeżeli to jest na przykład koło tego trolla, który jest na górze. To wtedy nie jest zbyt dobrze. Ale wątpię. A, gończę. Możesz mnie tam zawieźć na przykład? Nie, ty mnie możesz do Silbach zaprowadzić. Chyba, że... Bo my sobie nie odblokowaliśmy jeszcze tej szybkiej podróży. Spróbujmy... Zaprowadź mnie. Ruszajmy. Przenieśmy się do Silbach i pojedziemy z nim ze Silbach tam. Jesteśmy na miejscu. Jeśli będziesz potrzebował wyruszyć w dalszą podróż... Tak, oczywiście. No i tak się składa, że... Zabierz... Do winnicy Valerio. Winnicy... Oczywiście.
Dobra, dostaliśmy też osiągnięcie za podróż z gońcami, no i jesteśmy już na miejscu. Wszystko jest już dobrze. Teraz tak, gdzie ja się miałam udać? W sumie nie powiedział mi nasz wujek dokąd, ale możemy spróbować porozmawiać na przykład z Gambertem. Hey. Holdwiga? Dobra, niech będzie. Szukam Holdwiga. Holdwig mieszka na piętrze. Wystarczy, że wejdziesz po schodach. Okej, dzięki. Czy wino jest już gotowe? Cierpliwie. No dobra, chłopie. Chciałam się tylko dopytać. Okej, na piętro, tak? No bo my szukamy chyba Holdwiga właśnie, bo to on płaci naszemu wujowi z tego, co wynika. Tutaj gdzieś było wejście na górę, właśnie tędy. No dobrze. Tylko mi się wydaje, że nas nie wpuszczą, bo tutaj jest właśnie taki strażnik. Chyba, że... Hola, hola! O, w ogóle trudna kradzież. Szukam Holdwiga. No to go znalazłeś, ale w złym zdrowiu. Leży w komnacie. Nikt nie ma tam wstępu. Ojej. Mój wuj, Kurt, przysłał mnie po pieniądze za wykonaną pracę. Tak słyszałem. Przekaż mu moje gratulacje za świetnie wykonaną robotę. Dziękuję, ale wolelibyśmy bardziej materialny dowód wdzięczności. Jeśli chodzi o złoto, to bardzo mi przykro, ale Holdwig o tym decyduje. Tylko on ma klucze do skarbca. Dopóki się nie ocknie, nie mogę nic zrobić. Co jeśli Holdwig się nie ocknie? Wypluj te słowa! Spokojnie, rozważam tylko taką okoliczność. Przykro mi, że twój pan jest niedysponowany, ale mój wuj czeka na swoje złoto. Już ci powiedziałem. Dopóki Holdwig nie odzyska przytomności i nie... No dobra, rozumiem. Możemy jakoś pomóc? Mogę jakoś pomóc? A jesteś uzdrowicielem? Nie. Tak myślałem. Wysłaliśmy już chłopaka po medyka do miasta, bo ten cholerny Bodowin nie raczył ruszyć tyłka ze swojej pracowni. Nie pozostało nic innego jak czekać. Jednak martwię się o panicza. Nie wygląda dobrze. Chciałbym mu jakoś pomóc, ale nie wiem jak. Może ty mógłbyś się rozejrzeć po farmie, popytać ludzi. Pytać o co? Podejrzewam, że Holdwig mógł być otruty, ale nie mam dowodów. Mhm. Ty jesteś z zewnątrz. Ludzie mogą być wokół ciebie mniej ostrożni. Gdybyś się czegoś dowiedział, daj mi znać. Okej, a kto mógłby go otruć? Kto mógł próbować otruć Holdwiga? Gdybym to wiedział, nie stałbym tu z założonymi rękoma. Nie wiem, kto osobiście go otruł, ale podejrzewam, kto jest zleceniodawcą. Podzielisz się ze mną tą wiedzą? Nie. Okej. Mogę po... Nie. Dobra. Czyli mamy popytać ludzi, tak? No, na pewno Gambert wchodzi mi w grę. Jednak, no, on rozdaje wino. I na pewno Liam. Się tak, czy Libert? Nie, Liam on się tak chyba nazywał. Wiecie co, ja podejrzewam, gdzie może być teleportacja do tego miejsca. Nie widzisz? Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj biegały polne bestie gdzieś niedaleko. Ej, może ty. Tam jest gdzieś jakaś teleportacja. Ale wracając, to zajmijmy się teraz tym zadaniem. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Otruty? Jak dla mnie, to pewnie po prostu przesadził z winem. Znowu. Odkąd prowadzi tą głupią wojnę ze swoim bratem, to ciągle widzę go z butelką wina w ręku. W dodatku najczęściej już opróżnioną. Denis jak zwykle dramatyzuje. Mhm. Okej, no nie wiem, kto jeszcze może nam dać informację. Jeszcze mamy Gamberta tutaj na dole. To są dwie osoby, które mi przychodzą na myśl. Zapytaj o Holdwiga. Holdwig podobno został otruty, wiesz coś o tym? Czyli dorwał cię już Denis. Wspominał mi, że Holdwig nie czuje się najlepiej, ale moim zdaniem ta historia z otruciem jest wielką przesadą. Mhm. Widziałeś coś podejrzanego w okolicy? Podejrzanego? Na winnicy jak to na winnicy. Przewija się przez nią mnóstwo biedaków i włóczęgów. Wszyscy liczą, że dostaną za darmo coś do jedzenia. Ale jak oferujesz im pracę,
to już nie są zainteresowani. Właściwie to, jak się nad tym zastanowię, to był tu taki jeden chłopak, co to grywał wieczorami przy ognisku pozostałym robotnikom. Nigdy nie widziałem go w pracy, a jednego popołudnia przyuważyłem, jak kręcił się w pobliżu wózka z dostawami jedzenia dla miasta. Gildia nie narzekała na towary, więc raczej niczego nie ukradł ani nie uszkodził. Co się stało z tym chłopakiem? Chyba bardzo się przestraszył, że go zobaczyłem. Zaczął udawać, że idzie w stronę winorośli, ale widziałem, że poszedł dalej w stronę przejścia przy wodospadzie. Później go już tutaj nie widziałem. My oczywiście wiemy, prawdopodobnie chodzi o naszego śpiewaka. Jako kucharz to ty odpowiadasz za jedzenie na winnicy. A ty dalej o tym? Jeśli myślisz, że to ja za tym stoję, to możesz o tym zapomnieć. Trzeba być idiotą, by gryźć rękę, która cię karmi. Jeśli cię to uspokoi, to możemy razem sprawdzić kuchnię i spiżarnię. Dobra. Sprawdźmy kuchnię. No to sprawdźmy. Gorzej, jeżeli coś zostało podrzucone na przykład, no nie? Proszę, przyjrzyj się wszystkim. Okej, gorączka złota. No to sprawdzamy. Jest stół alchemiczny, regał na książki. Zbadaj worki. Nie widzę tu nic podejrzanego. Okej, coś jeszcze mogę tutaj zbadać? Regał na książki może? A może winogrona jeszcze byśmy... Właśnie, jeszcze kocioł możemy. Nie widzę tu nic podejrzanego. Okej, a winogrona? Nie będziemy... winogron badać? No dobra, no. A co ze spiżarnią? Cholera! Zajęty teraz jestem. Muszę pilnować kuchni i wydawać jedzenie pracownikom. Jeśli tak bardzo ci zależy, żebym ją sprawdził, to możemy spotkać się wieczorem pod wejściem do spiżarni, od drugiej strony budynku. Przyjrzysz się wszystkiemu tak dokładnie, jak tylko chcesz. Okej, wieczorem, tak? No to wiecie co? Chodźmy do pierwszego lepszego łóżka, chyba na górze były jakieś. Prześpijmy się do wieczora i przejdziemy się faktycznie, żeby sprawdzić tą spiżarnię. Nie chcę od razu biec szukać naszego śpiewaka. On się chyba Terry nazywał, więc po prostu spróbujmy faktycznie wieczorem coś pokmienić. I później dopiero udamy się w stronę wodospadu. No nie wiem, czy chłopak ma coś z tym wspólnego. Wątpię w to, no ale kto wie. Okej, od drugiej strony budynku, tak? No to podejrzewam, że wejście będzie gdzieś tutaj. Znasz już moje zdanie. Okej. Tutaj są farmerzy wszyscy. Co by to było tu? Oh yes, jesteśmy. Czas się rozejrzeć. Miej oczy szeroko otwarte. Szukamy czegoś konkretnego? Czegoś, co mogło zaszkodzić Holdwigowi. Okej, no to rozejrzyjmy się w takim razie. Tu mamy jakieś wino. Zbadaj kufer. O cholera, zakosiłam wino. Nie chciałam. Nie widzę tu nic podejrzanego. Okej. Tu jest zamknięty kufer, więc nawet go nie otworzymy za bardzo. Może worki znowu? Zbadaj wino. Nie widzę tu nic podejrzanego. I co, to by było wszystko do badania? Gorączka złota. No to może Gamberta się zapytajmy w takim razie. Hej, widzisz coś ciekawego? Ta butelka wina wygląda bardzo podejrzanie. Co z nią nie tak? Barwa jest jakby ciemniejsza. No i jest jakby bardziej mętne. Ktoś musiał coś przy nim majstrować. O. Trzeba poinformować Denisa. Z takim byle czym? Czekaj, sprawdzę na sobie. A może lepiej... Zwariowałeś? No właśnie. Nie ma innego sposobu. Ojej. Rzeczywiście. Jakieś takie dziwne w smaku. Nic ci nie jest? Nie licząc tego, że strasznie wykręca gębę, to nie. Sam spróbuj. Nie czuję nic niezwykłego. Bo nic się na winie nie znasz.
Z tym winem jest ewidentnie coś nie tak. Rozejrzyj się po spiżarni. Powinno być tu jeszcze kilka butelek z dokładnie taką etykietą. Zbierz wszystkie i sprawdź każdą. Ja zrobię to samo z tymi tutaj. Okej. Butelka podejrzanego wina. Kolejna. Tu jest akurat zwykłe wino. Kurde, ciekawy quest. Trzeba przyznać. O, witam serdecznie. Widzę, że nawet nikt się nie pluje, że to sobie zabieram. A może tą skrzynię mogę otworzyć? Nie mogę. O, jeszcze złota trochę. Okej, z tego co rozumiem, mieliśmy się tego napić, tak? Sprawdzić smakowo. Tak dobrze rozumiem? Czy jeszcze jakaś butelka tutaj po prostu leży, a ja jej nie widzę? Spróbuję wziąć to wino. Widzę, że nikt się nie pogniewał. I sprawdzimy. No wygląda na to, że to są wszystkie butelki. Żadnego innego już tutaj nie widzę. No to co, szukamy. To są eliksiry. Dziedzictwo Arazola to nie. Powinnam mieć trzy takie butelki. Mamy. Butelka podejrzanego wina. No. Gorączka złota. Nie widzę więcej tych butelek wina. Zapytam Gamberta, jak mu poszło. Hej, ty. Dla pewności sprawdź, czy kolejna butelka smakuje tak samo. Jest jakaś różnica? Takie jakby kwaśniejsze. Czekaj, sam sprawdzę. Rzeczywiście, miałeś rację. Sprawdź jeszcze to. Jezu, opijemy się zaraz. Nie czuję się najlepiej. No to znaleźliśmy powód zatrucia. Jedna zagadka rozwiązana. Muszę... Nie za dobrze jest. O, chłop nas tu zostawił. O. A co ty tutaj robisz? Holdwik prawie ducha wyzionął, a ty podkradasz nam wino? Ja cię nauczę, manie. Pojebało cię? Spokojnie, zaczekaj. Razem z Gambertem szukaliśmy, co mogło zaszkodzić Holdwigowi i... I stwierdziłeś, geniuszu, że to na pewno wino. Ja ci mam w to uwierzyć, po pierwsze. Gambert zawsze znajdzie dobrą wymówkę, żeby się napić. A po drugie... Nie gadaj, tylko spróbuj. Żebym i ja się pochorował? Zwariowałeś? Spróbuj. Skwaśniało. Jeśli Holdwig rzeczywiście to pił, to nic dziwnego, że się zatruł. Mówiłem ci, że to mi zaszkodziło, a ty mnie oskarżasz o pijaństwo. Dobrze, już dobrze. I tak musimy się tego paskudztwa pozbyć. W międzyczasie, kiedy tak sobie tu smacznie spałeś, był tu medyk. Holdwig ma się już lepiej. Medyk mówił, że zwyczajnie zatruł się jakimś paskudztwem. Nie było żadnego otrucia. Mhm. Mogę z nim pomówić? Tak, jest w swoim gabinecie. No i świetnie. Ciekawi mnie tylko, co z kwestią, wiecie, Terego. Czy to już jest sprawa nieaktualna? Czy coś w tym wypadku pominęliśmy? W sumie to... Nie wiem. Wszyscy widzę, że wstali aż. Co się dzieje? A my idziemy do Holdwiga. Ale masz fajny w sumie apartament. Widzę, że śpisz sobie jak nie wiem. I teraz to raczej nie pogadam z tobą. Dobra, weźmiemy od kogoś łóżko. Pożyczymy. Kto mi użyczy? No to jest wolne. No to do rana. I spróbujmy odzyskać złoto. Ty musisz być Marvin. Denis wspominał mi o tobie. Podobno jesteś bardzo pomocny. Denis tak powiedział? Może nie są to jego dokładne słowa, ale chyba to miał na myśli. W każdym razie, chyba jestem ci coś winien. Proszę, tu zaległa zapłata dla twojego wuja.
Na przyszłość postaram się przekazać instrukcję, by taka sytuacja nie miała więcej miejsca. Błędy ojca niczego mnie nie nauczyły. Lepiej zawczasu spisać testament. W tak młodym wieku? Mój ojciec też tak mówił i zostawił nieuregulowane rachunki. W każdym razie dziękuję za twoją pomoc, chociaż nie znam szczegółów. Dziękuję za zapłatę i polecam się na przyszłość. Będę pamiętał. Masz, dla ciebie. Dziękuję bardzo. Schemat na łuk. Zanim go okradnę, to pozwólcie, że się zapiszę, bo nie wiem jak tam dalej z tą naszą kradzieżą. Czy ja naprawdę mogę każdą wykonywać? Wydaje mi się, że tak, ale no... Tak, jak najbardziej. Okej. No to co? To wydaje mi się, że wracamy ewentualnie. Nie wiem, jaki interes miałeś do Holdwiga, ale bardzo szybko zdobyłeś zaufanie mieszkańców winnicy. Słuchaj, mój szef, Brad Locke, ma jakąś grubszą robotę do wykonania tutaj w winnicy. Skoro już tak dobrze sobie tu radzisz, to może złożysz mu wizytę i zaproponujesz swoje usługi. Zawsze to okazja na zarobienie kilku złotych monet. Tylko nie daj się zbyć, gdyby Brad Locke początkowo cię ignorował. Raczej sporadycznie współpracujemy z ludźmi spoza naszej organizacji. Okej, ciekawe. Brad Locke, tak? Czyli mówimy o tym domu Volkera w mieście, prawda? Żeby się udać przed ten dom. Tam właśnie chyba stoi Brad Locke. Ale tak, ja bym chciała jeszcze zobaczyć tą gorączkę złota i ten wpis o Terym. Czy jest tutaj coś takiego faktycznie? Właśnie, z opisu wnioskuję, że tym chłopakiem może być Tery. Wiecie co? Wzięlibyśmy to, sprawdzili. Czy Tery w ogóle jest na miejscu, czy go tam nie ma i w ogóle... Czy możemy jakoś pomóc, czy nie możemy? Poszedł w stronę wodospadu, tak? No, czyli musiał iść tędy. No i faktycznie na miejsce swoje jakby pobytu. Nie wiem, czy uda nam się go jeszcze spotkać. Obawiam się, że nie. Ale nie wiem, w ogóle kuszę mam zdjętą. No tak, już pamiętam w sumie dlaczego. Założymy sobie ją, bo łatwiej będzie nam namierzyć Terego, jeżeli on jest faktycznie gdzieś tam na dole. A jeżeli nie, no to... To słabo. O nie, błotniaki się porespiły. Te gówna jedne wielkie. O shit, Sherlock. Ale Terego chyba nie ma w ogóle. Nie wiem, jak ja sobie teraz z takim błotniakiem radzę, że tak powiem, w taki sposób, ale jeżeli bez sensu, to oczywiście do wody go wprowadzę. O, teraz to już widzę, że żaden kłopot. Spoko. Mamy z nich skorupy. Z tego, co słyszałam, skorupy się przydadzą. Więc dobrze, że to mamy. A tam jest Tery. Pogadajmy z nim. Zobaczymy, czy coś powie. Może coś nam wyjaśni? Może czegoś się dowiemy? O, ścierwojad się tu zrespił. Wiesz coś o dolegliwości Holdwiga? Hold co? Nie udawaj głupca, mów co wiesz. O co chodzi? Nic nie rozumiem! Dobra, spokojnie. Wierzę ci. Lepiej, żebyś się stąd wyniósł i już nie pojawiał się na winnicy, bo nie wiem, czy Denis również uzna cię za niewinnego. Zmywam się! Okej. To wiecie co, nie będziemy tego rozwiązywać w ten sposób. Dowiedziałam się od przyjaciela, że właśnie może być tak, że Tery nam zniknie. I w momencie, gdy no, pójdziemy teraz do niego i go zastraszymy, to wygląda na to, że już go nigdy nie spotkamy, a ja jednak lubię, jak on tutaj jest i śpiewa, no nie? W sensie, jest to naprawdę spoko. Szczególnie teraz, że już wiemy, że on faktycznie Holdwigowi niczego nie zrobił, prawda? Bo dowiedzieliśmy się, że to tak naprawdę zwykłe zatrucie tylko i wyłącznie winem. I no teraz pytanie, albo on majstrował przy tym winie, albo... Po prostu to kwestia tego, że najzwyczajniej w świecie wino się zepsuło i po prostu dlatego mu zaszkodziło, no bo wiecie, czasami tak jest, że właśnie robimy wino i to wino się mimo wszystko nam zepsuje gdzieś, no jednak mimo wszystko wino to są jakieś tam fermentujące owoce, tak? W tym wypadku winogrona,
jeżeli to jest z winogron wino, albo z jakichkolwiek innych owoców, no to one nam fermentują. No i tak się potem dzieje. Dobra, te błotniaki przynajmniej mamy zaliczone jako dodatkowy exp. Ja chyba się przeniosę do miasta za pomocą gońca. Będzie trochę szybciej, a 10 sztuk złota to jest niewiele do wydania. Także witam, hej, panie gońcu. Idziemy do miasta Archolos. Do portu pod łaźnię, pod gildię kupiecką. Pod łaźnią. Miasta. Oczywiście. Pod łaźnię, bo będzie blisko do Bradlocka. Zagadamy sobie do niego, spróbujemy coś tutaj wykminić. Może się czegoś dowiemy ciekawego. I oddamy naszemu wujowi też złoto. Nie wiem, czy to zakończy nam zadanie gorączka złota, ale byłoby w sumie fajnie. Natomiast, no, zacznijmy od Bradlocka jeszcze. Tak dalej być nie może. On powinien chyba stać przed wejściem. Albo tutaj właśnie. Mam cię. Trudna kradzież. Masz może dla mnie jakąś robotę? Mówiłem ci, nie znam cię. Nie ma mowy. Przysłał mnie tu jeden z twoich ludzi. Mówił, że może ci się przydać ktoś, kto ma zaufanie wśród mieszkańców winnicy. Nie odpuścisz łatwo, co? Jest pewna sprawa, która spędza sens powiek Volkera. Miałem jego prośbę przekazać komuś z naszych ludzi, ale skoro już tu jesteś... Trzymaj. Przeczytaj dokładnie, co trzeba zrobić. Jeśli się sprawdzisz, polecę cię Volkerowi. Okej, okay, zlecenie od Volkera. No to przeczytajmy najpierw i zobaczymy, co to za zadanko. Pamiętna notatka. Wiadomość od gońca. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Zlecenie od Volkera. Pismo ze zleceniem od Volkera otrzymałem je od Bradlocka. Konflikt braci Valerio trwa zdecydowanie zbyt długo. Nie możemy dopuścić, by ta waźń negatywnie wpłynęła na reputację Archolos na kontynencie. Jeśli sprawa spadku nie zostanie szybko wyjaśniona, obawiam się, że handel winem mocno ucierpi. Holdwig jako starszy brat spodziewał się otrzymania winnicy w spadku, jednak Valerio postanowił zrobić mu psikusa i przypisał ją razem z posiadłością młodszemu Andreasowi. Można było się tego spodziewać, bo chłopak ma głowę do interesów. Holdwig wściekł się po odczytaniu testamentu i wypędził Andreasa siłą. Teraz obaj dążą do tego, by udowodnić wyższość swoich praw do majątku. Wybadaj grunt, oceń potencjał jednego i drugiego. Nie ma znaczenia, który z braci przejmie pełną kontrolę nad winnicą. Sytuacja ma się ustabilizować dla dobra całego Archolos. Bradlock zapewni ci wsparcie prawne, jeśli jakaś biurokracja okaże się konieczna. Wiecie, co macie robić, Volker. Mam parę pytań. Mogłem się te... No niech będzie, no chcemy wiedzieć wszystko. Co możesz mi powiedzieć o Andreasie? Młodszy z braci Valerio. Według testamentu to on miał przejąć wielką winnicę. Mm-hmm. Dopóki brat nie wypędził go z domu. Mm-hmm. Andreas ma teraz bliskiego współpracownika, Gerharda. Moim zdaniem lepiej nadawałby się do prowadzenia interesów. Volker czasem się z nim spotykał i był pod sporym wrażeniem. Wierz mi, to nie jest człowiek, któremu łatwo zaimponować. Mm-hmm. Gdzie go znajdę? Jego rodzina ma dom w górnym mieście. Okej. Okay. Zaraz zawołam któregoś z chłopaków, by poinformowali strażników, że Andreas cię oczekuje. Odeskortują cię do bram. Ooo. Coś jeszcze? Co, wejdziemy do starego miasta? Wiesz coś o Holdwigu? Niewiele. Jako starszy z braci spodziewał się, że to jemu ojciec przepisze spadek w całości. I mocno się przeliczył. Mhm. Podobno ojciec zawsze trzymał go blisko. Więc na uprawie winogron z pewnością się zna. No w mieście tak. Bywa rzadko. Nie wydaje mi się, by potrafił dobrze zająć się handlem. Gdzie go szukać? A jak myślisz, gdzie może być obecny właściciel winnicy? Zapomnij, że pytałem. Już zapomniałem. Okej. Okay. Mam pa... Dobra, już nie mamy pytań. Biegnij za mną! Zaprowadzę cię do starego miasta. No kurde, nareszcie zobaczymy stare miasto. Ja tu myślałam, że kurczę, oddam jeszcze wujowi złoto. Kurczę, a podobno dostajemy wejście do górnego miasta w 4 rozdziale. Chyba, że wejdziemy raz, a potem już nie będziemy mogli wejść. Może tak być, że po prostu wypytamy Andreasa o wszystko i na tym się to skończy. Andreas mnie oczekuje.
Ludzie pana Volkera poinformowali mnie, że przyjdziesz. Zaprowadzę cię do niego. Nim wyruszymy, posłuchaj mnie uważnie. Trzymaj się blisko i nie odstępuj mnie na krok. Jeśli zapragniesz spacerku, nie będę miał innego wyboru, jak nauczyć cię manier siłą. Czy to jasne? Zrozumiałem. Prowadź. Okej, no dobrze. Nie myślałam, że się dzisiaj zajmiemy tym zadaniem jeszcze. No ale dobra, niech będzie. Dalej w ogóle musimy iść jeszcze do Lichwy w okolicach tego. Jak to się nazywa? Nie Starego Miasta, tylko tej takiej dzielnicy ciekawej. A, wiem, tam gdzie mamy czeladników. Na przykład Davisa i Odgara i Slagera. No to tam jeszcze jest pani Lichwiarka. Ona teraz nam w drugim rozdziale może dać questa, więc dobrze by było do niej iść. A ja widzę, że dotarłam już pod dom naszego Andreasa. Tak się nazywa, prawda? Czy już się pomyliłam? To tutaj. Życzę miłej wizyty. Gdy skończysz, wróć do mnie. Okej, dobrze. Folwark chłopięcy. Porozmawiajmy w takim razie z Andreasem. O, tego się naprawdę dzisiaj nie spodziewałam. No ale dobrze, spróbujmy. Hej, ty. Witaj. To ty jesteś synem Valerio? Tak. Nazywam się Andreas. O co chodzi? Przyszedłem pomóc ci odzyskać winnicę. Młody i bezpośredni. Podobasz mi się. W aktualnej sytuacji każda pomoc jest mile widziana, ale pewnie zażądasz czegoś w zamian, prawda? Cóż, chyba każdy chciałby mieć przyjaciela we właścicielu ziemskim. O, widzę, że trafiłem na kogoś z olejem w głowie. Kogoś, kto rozumie, że znajomości mają większe znaczenie od sakiewki ze złotem. W takim razie, od czego mam zacząć? Musimy dowiedzieć się, jak na działania mojego brata zareagowali pracownicy. Idź do winnicy i dowiedz się, co o nim myślą. Nie ma sprawy. By oszczędzić ci trudu, będę czekał na wieści w pękniętej strunie. Jeśli nie wiesz, jak się tam dostać, to przewodnicy gildii cię tam z chęcią zaprowadzą. Oczywiście wiemy, gdzie to jest. A coś jeszcze możemy porozmawiać? Możemy cię okraść. Haha, mamy perełkę. Super. Dobra, no to nie oddalę się od strażnika, no już. Skończyłeś rozmowę? Tak. Tak, wszystko załatwione. Dobrze, odprowadzę cię. Spróbuj się oddalić. A to miejsce stanie się twoim grobem. No i dobra, stary, już się tak nie pluj. Dobra, dobrze, że chłop będzie w innym miejscu, bo by było to dosyć problematyczne, jakbyśmy mieli za każdym razem tutaj włazić, nie sądzicie? Do tego miasta. Jeszcze przyjdzie czas, że dostaniemy tutaj dostęp. Właśnie prawdopodobnie w czwartym rozdziale, tak jak czytałam. Także no nie przejmujemy się tym za bardzo. Chwilowo i tak nie jesteśmy tutaj jakby potrzebni w tym miejscu. I cóż, jeszcze skoczymy do naszego wuja. Wiecie, wydaje mi się, że powinniśmy pomóc Andreasowi odzyskać winnicę, skoro faktycznie dostał ją w spadku od ojca. Plus, skoro jest lepszą osobą do handlu, to też nie będzie to raczej głupie. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Jak kiedyś zapracujesz na taką pozycję jak moja, będziesz mógł swobodnie chodzić po starym mieście. Oczywiście. Dziękuję ci bardzo, panie strażniku. My jeszcze na szybko idziemy do naszego wuja. Na razie sprawę tę załatwiamy tak jak jest, czyli ją zamykamy chwilowo. Dobrze, musimy iść do portu i ja teraz źle idę trochę. Chociaż nie, no dobrze idziemy. Całkiem dobrze. Jeszcze może byśmy zahaczyli o tą lichwiarkę i wzięli od niej questa. Bo w sumie... Chociaż trochę nam wtedy nie po drodze z tym.
Dobra, przejdziemy się tak, żeby w miarę dobrze było. Jeszcze może zahaczymy o naszą Fridę. Kradzież będzie graniczyła z cudem. Okej, na razie nie możemy nic zrobić, to nie robimy. Bo od niej też dostajemy później zadanie. Panie bezdomny, proszę dać mi spokój. To jest oczywiście goniec Araxos. Tam jest to miejsce. To wiecie co, to się przejdę faktycznie tędy. Zahaczymy o lichwiarkę. Niech będzie. Ona tutaj ma na rogu swoje miejsce. Chyba właśnie tutaj. Witam cię. Trudna kradzież. Spróbujmy. Mogę pożyczyć od ciebie trochę złota? Mówiłam ci już. Nie pożyczam pieniędzy ludziom, o których nic nie wiem. Ale mogę za to zaoferować ci coś innego. Zamiast zadłużać się, może wolałbyś zarobić trochę złota. Mhm. Co to za propozycja? Trzem moim pożyczkobiorcom kończy się termin spłaty. Jeśli nie spłacą swoich zobowiązań, stracą prawa do swoich przedmiotów. Bądź tak uprzejmy i przypomnij im, że czas ucieka. Mhm, kogo? Do kogo konkretnie mam się udać? Moi dłużnicy to Dima, Kuno i Frida. Wszystkich znajdziesz w centrum miasta, w okolicy placu targowego. Mhm. Dobrze, zajmę się tym. Wróć do mnie, gdy załatwisz sprawę z całą trójką. Oczywiście. Możemy dopytać o dłużników. Mam zmu... Ani się wasz. Czy ty w ogóle mnie... Umowa to jest... No dobrze. A dobra, zapytajmy jeszcze. Co powie... Dima należy do gildii kupieckiej. Mhm. Kuno to wielki zwolennik Ulryka. I śmierdzący leń. Powiedz mu, że jeśli dziś go... Frida z kolei, to żona myśliwego. Tak, no oczywiście to wszystko wiemy. Dobrze, na razie nie mamy nic, co by nam pozwoliło to zadanie zakończyć, ale przejdziemy się tędy do jeszcze naszego wujka i oddamy mu złoto. I na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Wydaje mi się, że całkiem sprawnie nam poszło. Liczyłam, że odcinek będzie troszeczkę krótszy, ale jestem zadowolona z tego, co udało nam się dzisiaj zrobić. Szczególnie tego, że udało nam się zrobić zadanie gorączka złota. Przynajmniej tak myślę, w momencie, gdy teraz pójdziemy wujowi oddać to, co jego. Czy ja dobrze idę? Nie. Troszeczkę niżej musimy zejść chyba. Albo nie, moment. Kurna, zawsze się tutaj gubię w tym miejscu. Tutaj jest pan handlarz. Chyba jakiś... Nie, to zwykły obywatel był chyba. Mam nadzieję, że sobie nie zrobię krzywdy. Na szczęście nie. Dobrze. No i tutaj powinna być nasza kochana karczma. Dobrze, sprawdźmy to. Listą dłużników zajmiemy się w kolejnym odcinku. Może tym folwarkiem chłopięcym troszeczkę jeszcze później. Ale na pewno dłużnikami się zajmiemy w kolejnym materiale. Będzie to, myślę, że bardzo dobra sprawa. No i co? Jesteśmy już na górze. I jesteśmy już praktycznie koło naszego wuja. Miejmy nadzieję, że będzie z nas zadowolony. Witaj, Kuno. Przepraszam, witaj, Kurt. Kuno, na pewno. Kurt, przestań jarać, proszę cię. Widzę, że zdecydowałeś się zostać gońcem. No cóż, miejmy nadzieję, że Lorenzo, wbrew temu, co mówią, dba o kogokolwiek innego niż on sam. Z drugiej strony, przynajmniej nie będziesz teraz narzekać na brak złota w zakwie. Co jak co, ale gildia do najbiedniejszych nie należy. Mhm. Mam twoje złoto. 1000 sztuk złota. W końcu nie będę musiał już żyć na kredyt. Powiedz mi, czemu Holdwig zwlekał z zapłatą? Wygląda na to, że struł się winem, a nikt inny nie miał dostępu do skarbca. Od razu widać, że brakuje tam pewnej ręki Valerio. Jeśli tak dalej pójdzie, to za kilka lat wszyscy będą popijać wino od Rity. Dobrze się spisałeś z tym złotem. Mam tu coś, co może ci się przydać. Kiedyś dostałem to jeszcze od twojego ojca, gdy próbował nauczyć mnie kowalstwa. Nigdy nie lubiłem przebywać w tej gorącej kuźni. Ale kto wie,
Może ty będziesz miał z tego jakiś pożytek. Odwiedź mnie za jakiś czas. Może uda mi się dowiedzieć czegoś więcej o twoim bracie. Okej, gorączka złota, schemat rozbójca dostaliśmy. To jakaś broń, rozumiem. O kurna. Ale zajebisty, wy to widzicie? Musimy się nauczyć kowalstwa na wyższy poziom. I to zaraz. Mam akurat punkty nauki, mam pieniądze, bo to chyba 6 sztuk złota kosztuje. No to robimy to. Pójdziemy do gildii, w kolejnym materiale się tego nauczymy. Dobrze, moi drodzy, tymczasem dziękuję wam już za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem bardzo zadowolona z tego, co udało nam się dzisiaj zrobić. Ja lecę montować dla was ten materiał, a was zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji i do komentarza. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!